Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Biblijne Chrześcijaństwo. Dzisiejszym tematem będzie znaki czasów końca, antychryst, co Biblia mówi nam o antychryście, o tym, jak będzie wyglądać koniec świata. Zapraszam. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie, witam każdego brata i siostrę, jak i wszystkich, którzy otworzyli dzisiaj ten materiał. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę krótko podzielić się z wami tym, co przeżywam, tym, co gdzieś Bóg położył, zwłaszcza dzisiaj na moim sercu, aby podzielić się z Kościołem, jak i z wszystkimi, którzy otworzą ten materiał. Mianowicie znaki końca, antychryst, znaki czasów, prawda? Ostatnimi dniami mam o wiele mniej czasu, stąd też brak ostatnich publikacji, ale jak Bóg pozwoli, w najbliższym czasie będzie kolejny wywiad. Nie będę wchodził w większe szczegóły, ale temat, który będziemy poruszali, będzie społeczności domowe, zakładanie społeczności domowych. Także jeżeli jest ktoś zainteresowany, zachęcam, zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco. A teraz przejdźmy już do tematu. Moi drodzy, temat końca świata, tego co Chrystus, co Biblia mówi nam w tym temacie, jest bardzo ważnym tematem, bo prędzej czy później nastanie ten czas. Już 2000 lat temu pierwsi uczniowie Jezusa żyli, jakby to miało być dzisiaj, jakby to miało być za moment. Także minęły 2000 lat i wierzę, że tym bardziej my powinniśmy tak żyć. My jako uczniowie Jezusa, jako wierzący. Dobrze, także przygotowałem parę krótkich fragmentów z Nowego Testamentu. Zobaczymy, ile będzie czasu, żeby to wszystko przeczytać. Nie wchodziłem w Stary Testament celowo, bo tak naprawdę prorocze księgi, jest tego bardzo dużo. Można też bardzo głęboko rozbijać objawienie Jana. Nie będziemy wchodzić aż tak w tematy eschatologii, bo tu można robić wielogodzinne wykłady. Ale krótko chcę podzielić się tym, co gdzieś przeżywam, co Bóg pokazuje mi, zwłaszcza w Ewangelii Mateusza. No i przejdziemy też do listu Tesalonicza, no i zobaczymy, jak to wszystko pociągnie się w czasie. Dobrze, moi drodzy, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, rozdział 24. Zachęcam, abyście otwierali różne tłumaczenia, abyśmy mogli porównywać je. Ja będę czytał z Nowego Testamentu przekład toruński. Jest to dość nowe tłumaczenie, ale bym powiedział bardzo drogocenne. Dobrze. 24 rozdział od 3 wersetu. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy staną się te wydarzenia i jaki jest znak Twojego przyjścia oraz końca tego wieku. Czyli uczniowie Jezusa Chrystusa wzięli go na stronę, prawda, na górę, żeby zapytać go, jak to wszystko się zakończy, jak będzie wyglądał moment ponownego Twojego przyjścia. Tak? A Jezus w odpowiedzi odrzekł im: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. To jest bardzo ciekawe, że gdy oni zapytali go o jakby znaki, które będą towarzyszyć, o czym Chrystus mówi dalej w tym rozdziale, Chrystus pierwsze zdanie, jakie powiedział: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Moi drodzy, to ostrzeżenie jest bardzo ważnym ostrzeżeniem. Paweł też o tym mówił w Dziejach Apostolskich i w innych miejscach. Wierzę, że mówili o tym czasie, który jest teraz i czasie, który był przez ostatnie lata, prawda? Ale teraz też jest czasie wielkiego bałaganu. Wielkiego bałaganu, w cudzysłowie, w Kościele, czyli wśród wierzących. Zwróćmy uwagę, wiele osób, na przykład ja, tak naprawdę mogę włączyć kamerę i mówić do was. I wiele ludzi może w ten sposób działać. Jest wiele różnych wspólnot, wiele różnych denominacji. Jest wielka różnorodność, ale też wiele jakby różnych doktryn, które się ze sobą spierają. A prawda jest jedna. Także ja w swoich materiałach zachęcam każdego, który je ogląda, abyście badali, abyście weryfikowali to, czy to, co ja do was mówię, jest prawdą. Bo co, jeżeli jestem fałszywym prorokiem? Co, jeżeli jestem fałszywym nauczycielem? Wierzę, że Chrystus powołał nas, abyśmy czynili uczniami, nie, że czynili członkami jakiejś organizacji, ale uczniami, czyli usamodzielniali
dzieci Boże, tak? Żeby one same mogły odbierać od Boga to, co Bóg ma dla nich, prawda? Także ja zachęcam Cię, mój drogi słuchaczu, abyś badał, abyś weryfikował to wszystko, co mówię w każdym materiale, jak i teraz. Dobrze, lecimy dalej. Wielu bowiem przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, ja jestem Mesjasz, i wielu zwiodą. I usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Uważajcie, abyście się nie trwożyli, bo trzeba, aby stały się te wszystkie wydarzenia, ale to jeszcze nie koniec. Czyli mowa o tym, że będzie wojna, będą wojny, wiele wojen. Słowo do braci i sióstr jest takie, nie martwcie się tym, to musi się dziać, my szukajmy Pana. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i zarady, a miejscami trzęsienia ziemi. Oglądamy w tym momencie akurat Unię, które się łączą, kraje, które starają się ze sobą współdziałać. Mówią o pokoju i bezpieczeństwie, mówią o jednym światowym systemie, prawda? Tutaj jest mowa akurat, że będzie naród przeciwko narodowi, czyli będzie, myślę, większy podział. Na razie może aż to tak nie wygląda, ale myślę, że tu się bardziej to rozbije. Zobaczymy, jak potoczą się losy Unii Europejskiej, prawda? I innych królestw, które ze sobą współpracują, prawda? Na tą chwilę widzimy, co się dzieje. Jest też mowa o trzęsieniach ziemi. Trzęsienia ziemi były zawsze i będą, prawda? Ale z badań naukowych też wynika i z informacji, które ostatnio słyszałem, że te trzęsienia ziemi przez ostatnie lata są wzmożone, że jest ich o wiele więcej, one są silniejsze, tak? Także to jest też taka ciekawostka. A wszystkie te wydarzenia to początek bólów porodowych. Chrystus porównuje to do bólów porodowych kobiety, tak? Kobieta zaczyna mieć bóle po 9 miesiącach ciąży, tak? I one przychodzą nagle, tak? A to dopiero Chrystus mówi, że to jest początek, nie? Wtedy wydawać was będą na udrękę i będą was zabijać. Będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. Dzięki Bogu jeszcze my, jako ludzie w Europie, w Ameryce, w Australii i w różnych innych częściach świata możemy bezpośrednio głosić, publicznie manifestować swoją wiarę. Mamy wolność wyznaniową tak naprawdę, także prawo nam na to pozwala. To jest ciekawe, bo wierzę, że to Bóg do tego dopuszcza, ale są miejsca na świecie jak Chiny, jak Północna Korea, jak Syria, jak Indie, nawet Pakistan, w których chrześcijanie są naprawdę prześladowani. Także, moi drodzy, tu jest napisane o tym, że będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z mojego imienia, z powodu mojego imienia, czyli przez to, że będziemy mówić o Chrystusie. I wtedy wielu zostanie zgorszonych i jedni drugich wydadzą. Czyli nawet bracia obserwujący te wszystkie sytuacje będą zgorszeni tym wszystkim, nie dadzą może rady, nie będą tak ugruntowani na skalę, na Chrystusie i po prostu będą jedni drugich wydawać. O tym mówi nam tutaj Chrystus, prawda? I jedni drugich znienawidzą, czyli też odwrócą się, prawda? Ludzie, którzy nie będą chcieli iść w prawdzie, a będą tylko w cudzysłowie wierzącymi, będą odwracać się od tych, którzy chcą iść w prawdzie, bo nie będą w stanie znieść. To będzie po prostu bałagan duchowy. Tak ja to rozumiem. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a z powodu rozmnożenia się bezprawia miłość wielu oziębnie. Moi drodzy, co oglądamy teraz? Co oglądamy teraz? Ile jest rozwodów? Ile jest rzeczy, które są tak zwanym bezprawiem? Niemoralność. Publiczne manifestacje niemoralnych grzechów. Wiecie, gdyby ludzie 70 lat temu żyjący oglądali, co teraz się dzieje. Już nie będę wchodził w szczegóły, co się dzieje na świecie, bo myślę, że każdy doskonale wie. Byliby przerażeni, bo bezprawie się rozmnaża, niemoralność, tak? I tu jest napisane, że przez to miłość wielu oziębnie. I widzimy w relacjach, prawda, damsko-męskich, jak miłość oziębła, jak ludzie się ranią, rozstają. Nie ma już takiej miłości. Co więcej, w relacjach ludzkich, prawda, wiele ludzi biegnie, prawda, w tym systemie, w tym pędzie tego świata, zdobywając mamonę, po prostu przymknięci na miłość, prawda, nie patrzą na potrzeby innych. Ja nie mówię, że wszyscy, prawda, ale jest to wzmożone. Miłość wielu oziębła i oziębia się. Ja to widzę, to obserwuję. Chrystus o tym ostrzegał już 2000 lat temu. Mówił, że jest to jeden ze znaków zbliżenia się końca. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zostanie ocalony. Czyli mowa jest o tym, abyśmy trwali w wierze, abyśmy trwali w relacji z Panem Bogiem, w wykonywaniu Jego słowa, prawda? I zostanie ogłoszona ta Ewangelia Królestwa w całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodów i wtedy nadejdzie koniec. Moi drodzy, sam fakt, że możemy w internecie o tym mówić,
jest dowodem na to, że Ewangelia dociera do wielu ludzi. Do ludzi, którzy są w różnych miejscach, gdzie nie mają czasami kontaktu z ludźmi. Moi drodzy, wiem więcej. Będąc ostatnio w Izraelu jakiś czas temu, poznałem dziewczynę z południowej Korei, która opowiadała mi o braciach, o chrześcijanach, którzy w tamtym miejscu uczą się języków, jeżdżą do różnych plemion, żeby wykładać im Biblię, żeby tłumaczyć im Biblię na ich języki. To jest dla mnie wielki challenge, to jest dla mnie wielkie wyzwanie. Mi jeszcze brak takiej wiary i może wykonania nawet tego, ale są tacy ludzie i Ewangelia dociera do najdalszych zakątków świata. Wiem też, że jest już coraz mniejsza liczba tych plemion, tych miejsc na świecie, gdzie Ewangelia jeszcze nie dotarła, ale to są już znikome miejsca. Także moi drodzy, tu jest napisane, że i zostanie ogłoszona ta Ewangelia Królestwa w całym zamieszkałym świecie, czyli wszędzie usłyszą o Chrystusie, wszędzie usłyszą o Królestwie Bożym, że cena została zapłacona na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Dobrze, lecimy dalej. Gdy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, o której zostało powiedziane przez proroka Daniela stojącą na miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na górnym tarasie, niech nie schodzi, aby coś wziąć ze swojego domu. A kto jest na roli, niech ponownie nie wraca, by wziąć swoje szaty. A biada kobietom w ciąży i karmiącym w te dni. Módlcie się więc, aby ucieczka wasza nie nastąpiła zimą, ani w sabat. Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jaki nie zaistniał od początku świata aż do teraz, ani jakiego z pewnością nie będzie. Czyli jest mowa o wielkim ucisku, który będzie, ale kiedy? Kiedy Syn Niegodziwości zasiądzie w miejscu świętym. To jest, ja wierzę i wielu biblistów, którzy wykłada ten fragment, tak to tłumaczy, że w Jerozolimie powstanie świątynia, w której zasiądzie Antychryst, który nazwie się Bogiem, prawda, Syn Niegodziwości. I tutaj wierzę, że Chrystus właśnie o tym mówił. Co ciekawe, byłem w Izraelu, rozmawiałem z Żydami i oni są gotowi do odbudowy tej świątyni. Tej trzeciej świątyni Salomonowej, prawda, która już była burzona. Co ciekawe, ostatnimi dniami prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przeniósł ambasadę Ameryki do Jerozolimy. Jest walka o to miejsce. Ja nie wiem, jakim cudem, jakim sposobem oni wykopią w cudzysłowie muzułmanów stamtąd, bo jak wiecie, tam jest ta złota kopuła, prawda, meczet sławny w tym miejscu najświętszym Żydów. Nie wiem, jakimi sposobami to dojdzie, ale tam któregoś dnia zasiądzie Antychryst, prawda? A gdyby nie były skrócone te dni, nikt nie zostałby uratowany, ale ze względu na wybranych będą skrócone te dni. Czyli jest mowa, że mimo, że będziemy mieć pewne informacje, że może coś będzie trwało dłużej, Bóg coś skróci, że ze względu na uczniów Jezusa, wierzę, ze względu na wybranych, te dni zostaną skrócone. I to jest wspaniała też informacja, tak? Jeśli wtedy ktoś by wam powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Albowiem powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, tak aby zwieść, o ile można, i wybranych. Czyli my mamy chodzić w prawdzie, w bliskiej relacji z Panem Bogiem, mamy poznawać Słowo, aby nie dać się zwieść, moi drodzy. Odrobina kwasu, cały zaczyn zakwasza jest też napisane, także nie możemy pozwalać na wkradające się jakieś nauki, które mogłyby w jakikolwiek sposób zatruć nas, bo możemy być wtedy podatni na jakieś zwiedzenie. Tutaj Chrystus przed tym ostrzega. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc powiedzieliby wam, oto jest na pustyni, nie wchodźcie. Oto jest w walkierzach, nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica pojawi się na wschodzie i jest widziana aż na zachodzie, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Czyli to przyjdzie nagle, kiedy pioruny strzelają, nie wiesz kiedy strzela, on strzela po prostu i takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Gdzie bowiem jest padlina, tam gromadzą się orły, innym tłumaczeniu sępy. A zaraz po ucisku tych dni słońce zostanie zaćmione i księżyc nie da swojej jasności i gwiazdy spadać będą z nieba, a moce niebieskie zostaną poruszone. Czyli jest tu mowa o jakimś potężnym kataklizmie, tak? I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą bić się w piersi wszystkie plemiona ziemi i zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z mocą i z wielką chwałą i pośle swoich aniołów z trąbą, a potężnym dźwiękiem
o potężnym dźwięku i zgromadzą jego wybranych z czterech stron, a do jego krańca nieba aż po drugi krańc. A od figowca, drzewa figowego, nauczcie się tego, oto podobieństwa. Tego to podobieństwa. Gdyż jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Czyli pewne wydarzenia możemy powiedzieć, że już zaobserwowaliśmy, że pewne rzeczy się dzieją, a jeszcze są któreś, które mają się wykonać, prawda? Mam na myśli syna niegodziwości, który ma zasiąść, prawda? Zaprawdę mówię wam, nie przeminie to pokolenie, aż te wszystkie wydarzenia się staną. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebios, tylko sam Ojciec mój. Czyli jeżeli ktokolwiek będzie wam kiedykolwiek mówił, że wtedy będzie koniec świata, że w 2012 miał być koniec świata, to jest fałszywy prorok, bo ewidentnie ze słowa wynika, że on nie może mieć takiej wiedzy. A tak jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Albowiem jak za dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i uniósł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony. No, tu jest mowa o takim wydarzeniu, które się nazywa pochwycenie, tak? Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a jedna pozostawiona. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. Czyli Chrystus nas jako uczniów wierzących powołuje do czuwania, do społeczności z Bogiem, abyśmy nie byli zaskoczeni. Zwróćmy uwagę, Noe miał relację z Bogiem, Noego Bóg wybrał, aby wybudował arkę i on wziął ze sobą, prawda, tego, kogo miał wziąć i wypłynął. Nagle woda wyszła w górę i wszyscy zginęli. Bóg zabił, Bóg dopuścił do tego, że umarło tyle ludzi, tyle zwierząt, tak? To jest nasz Bóg. To jest Bóg miłościwy, Bóg dobry, ale też Bóg sprawiedliwy, który za złe karze, a za dobre wynagradza. Musimy wiedzieć o tym. Bóg jest dobry. Bóg okazał swoją miłość przez Chrystusa, ale też Bóg przyjdzie z sądem, Bóg przyjdzie z zatraceniem i Bóg nie chce, abyś ty tam skończył. Bóg chce, abyś był zachowany. To jest Jego celem i wierzę, że to On chce dzisiaj przekazać przez ten materiał. Także wierzę w tym wszystkim też, że taka jak jest symbolika, zwróćmy uwagę na Egipt. Kiedy Bóg wyprowadzał Egipt, z Egiptu, przepraszam, Izrael, były znaki nad drzwiami, krwi, baranka, prawda? I te miejsca były zachowane, a na inne miejsca plagi przychodziły. I wierzę, że jeżeli ty dzisiaj będziesz okryty krwią baranka, to na ciebie nie przyjdzie ta plaga. Ty będziesz zachowany. Ciebie Bóg stąd zabierze. Tu jest mowa też o pochwyceniu, że zabierze, ale też cię uchroni w pewnych sytuacjach, kiedy ludzie będą panikować, kiedy będzie chaos. Będzie wielki chaos. Wierzę, że Słowo Boże nas przed tym ostrzega i wierzę, że Bóg chce ciebie przygotować dzisiaj do tego. Lecimy dalej. A to wiecie, że gdyby wiedział gospodarz, o której straży ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy do kolejnego fragmentu. To jest bardzo treściwy rozdział, to jest cały 24 rozdział, można powiedzieć, Ewangelii Mateusza. Zachęcam do przerobienia go jeszcze na osobności z Panem Bogiem, bo to są bardzo cenne informacje, które Chrystus dał Kościołowi, jak i ostrzeżenia, aby ludzie ze świata, aby ludzie mogli usłyszeć, jak to wszystko się skończy. Moi drodzy, kolejny fragment będzie o właśnie pochwyceniu. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. Dobrze, mamy Tesaloniczan, 1-4 rozdział, od 16 wersetu, tak naprawdę 16-17 werset tylko. Gdyż sam Pan na okrzyk, na głos Archanioła, czyli tak jak wcześniej było strzała, prawda, że w niespodziewanym momencie, na głos trąby Bożej stąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną najpierw. Czyli ci, którzy zasnęli w Chrystusie, czyli jeżeli jakiś nasz brat odszedł z tej ziemi, ale wiemy, że on był bratem, on wytrwał do końca, on nigdy nie wyparł się wiary, on pierwszy wstanie. To jest napisane, powstanie najpierw. Potem my,
pozostający przy życiu, równocześnie z nimi zostaniemy porwani w obłokach na spotkanie Pana w powietrze i tak zawsze będziemy z Nim. Tak już zawsze będziemy z Nim. To jest wspaniała obietnica. Także będzie moment, w którym ci, którzy zasnęli w Chrystusie, powstaną do życia i my, którzy będziemy tutaj w Chrystusie, zostaniemy porwani, zostaniemy pochwyceni. Słowo Boże używa tu słowa rapture, pochwycenie. Także to będzie coś ponadnaturalnego, to będzie coś widoczne dla innych, tak? Dobrze, lećmy dalej. Drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan mówi nam natomiast o synu niegodziwości, o antychryście i też w nawiązaniu do 24 rozdziału Mateusza chciałem przeczytać też dwa wersety w zasadzie, ale one, to wszystko się łączy. Słowo Boże ze sobą tak właśnie współgra, że i słowo tłumaczy słowo, prawda? I to widzimy. Drugi rozdział, drugi list Pawła do Tesaloniczan, trzeci werset i czwarty werset. Aby was nikt w żaden sposób nie zwiódł. Czyli tu jest też ostrzeżenie Pawła o zwiedzeniu, prawda? Gdyż dzień ten nie nastanie, jeśli najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie zostanie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia. Czyli to wszystko, o czym mówił Chrystus, tak? Który sprzeciwia się i wynosi się nad wszystko, co nazywa się Bogiem lub jest przedmiotem czci. Także on w świątyni Boga zasiądzie jako Bóg, wskazując na siebie samego, że jest Bogiem. Czyli Paweł nam mówi dokładnie to, o czym ostrzegał też Chrystus, że będzie antychryst, że będzie ktoś, kto zasiądzie w miejscu najświętszym, kto nazwie się Bogiem. Moi drodzy, nie wiemy, kto to jest, przynajmniej nie jest to na razie jasne. Wiemy ze Słowa Bożego, co też będzie nam towarzyszyć. Jest jedna rzecz, którą krótko poruszę. Myślę, że wiele wierzących osób o tym wie, ale chcę powiedzieć też o tym, jakie będą jeszcze rzeczy towarzyszyć czasu ucisku, tak? O czym mówi nam objawienie Jana. Dobrze, to może przejdźmy do tego. Może przejdźmy do tego najpierw. Jest to 13 rozdział objawienia Jana. 16-17 werset. I sprawia, że wszyscy mali i wielcy, to antychryst oczywiście, duch antychrysta, czyli zwierzę, bestia, prawda? I sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy dostali znamie na swoją prawą rękę lub na swe czoła. I aby nie mógł kupować ani sprzedawać ktoś nie mający znamienia lub imienia dzikiego zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę dzikiego zwierzęcia, bo jest to liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Tu nie wchodzimy w szczegóły liczby. Co mamy za informację? Że przyjdzie czas, że będzie znamie bestii, że będzie znamie, które będzie albo na ręce, albo na czole. Moi drodzy, ja nie mówię, że to będzie chip, ale wiele rzeczy wskazuje na to, że to właśnie będzie. Zwróćmy uwagę, nie będzie można kupić ani sprzedać. Żyjemy w czasie, w którym system monetarny powoli zanika. Kraje powoli chcą wycofywać. Wiem, że Szwecja już chce wycofywać system monetarny. Prędzej czy później to nastanie. Zwróćmy uwagę, ile mamy płatności online, płatności internetowych, płatności zbliżeniowych. Ludzie są przygotowani do tego, żeby przyjąć, zaadaptować chipa. To jest technologia, która już prawie jest. To już jest wyprodukowane, to już jest gotowe, tylko to jeszcze nie weszło w życie. Tak? Na razie ludzie przygotowywani są zbliżeniowymi kartami, bypassami, telefonami, prawda? Możesz zbliżyć, płacić, prawda? Tu jest napisane, że bez tego znamienia nie będziesz mógł kupić i sprzedać. Zwróćmy uwagę, jeżeli system monetarny zniknie, jeżeli nie będziesz miał gotówki, monet ani banknotów, nie będziesz w stanie bez tego chipa nic kupić ani sprzedać. Czy jesteś bogaty, czy ubogi, czy wolny, czy niewolnik, pewnie to jest mowa o niewolniku systemu, ci ludzie będą chipowani. Ci ludzie będą oznaczani znamieniem bestii. Nie mówię, że to jest 100%, że to jest chip, ale to proroctwo 50 lat temu jeszcze nie miało jak się wypełnić. Mam na myśli, że nie było technologii, która mogłaby pozwolić na wypełnienie się tego proroctwa. Wiesz, że to jest jeden też ze znaków, który pokazuje nam, że jesteśmy bardzo blisko czasu końca, czasu też ucisku, który będzie miał miejsce. Także moi drodzy, tak krótko chciałem podzielić się tymi fragmentami. Wspaniałą i dobrą nowiną jest to, że jest wykupienie, jest nadzieja. Teraz jest czas łaski, teraz jest dzień zbawienia. Mój drogi przyjacielu, Bóg chce, abyś był zbawiony. Bóg chce, abyś był ocalony. Bóg chce, abyś wytrwał w wierze. I On chce Cię do tego przygotować.
Bóg pragnie jedynie Twojego szczerego serca, abyś zaczął Go szukać, abyś zaczął Go wołać. I tak dla zachęty, na koniec powiem jeszcze fragment, który wierzę, że szatan nie cierpi, bo on doskonale zna Słowo Boże. Jest to fragment, który pokaże tak naprawdę koniec jego, jak to się zakończy. Jest to 20 rozdział Objawienia Jana, 10 werset. A diabeł, który ich zwodzi, zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest i dzikie zwierzę, i fałszywy prorok, i będą męczeni dniem i nocą na wieki wieków. Tu jest napisane, że tam będą na wieki wieków, czyli stamtąd już wyjścia nie będzie. Ciemność, świat duchowy, duchy ciemności, szatan doskonale zdaje sobie sprawę, że taki jest jego koniec i on wie, że teraz ma czas, aby zwodzić świętych, aby zwodzić wybranych, aby ci, którzy nie poznali prawdy, aby jej nigdy nie poznali, aby serca ich były zatwardzone, aby serca ich szukały tego, co daje ten świat, tych bogactw, tych pożądliwości. Także moi drodzy, nie dajmy się zwieść, szukajmy prawdy, a Bóg będzie ją objawiał. Wierzę, że Bóg przychodzi do każdego szczerego serca, każdego prostego, uniżonego serca. Jest napisane, że początkiem poznania jest bojaźń Pana, czyli kiedy ta bojaźń w naszych sercach, o tym mówiłem w jednym materiale, możecie oglądać, bojaźń Pana, że kiedy ta bojaźń pojawia się w naszych sercach, zaczynamy szukać Boga, Bóg przychodzi i daje się poznać, bo Bóg jest naprawdę dobrym Bogiem. Moi drodzy, tak w dwóch zdaniach chciałem przekazać to, co wierzę, Duch Święty wkłada w moje serce. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa jest bardzo bliskie. Moi drodzy, Pan Bóg chce, aby oblubienica była gotowa, aby szaty były prane, aby szaty były czyste na Jego przyjście. Także zachęcam Was, moi drodzy, trwajmy w miłości, trwajmy w społeczności z Panem, zachęcajmy się przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, chodźmy w wierze, chodźmy w duchu, szukajmy Bożej woli, a Bóg będzie ją czynił. Błogosławię i do zobaczenia.